No pewnie coś w tym stylu. Ciasto z łajna. Po pół godziny prób. O, spadł. Dobra. Ale chyba przeżył. O nie, jednak nie. Dobra, czyli nie robimy fikołka. Dobra, jestem. Odłamek zielonego tytanitu. No, całkiem spoko. Coś, na co polowaliśmy wczoraj. Dobra, będzie można odpocząć. Z Kowalem da się pogadać, coś? Nie ma nic ciekawego. Dobra, jest skrót, to jest najważniejsze. Spaduwa. Musimy przejść przez kurde grobowce olbrzymów. A ja mam ten też plus 4, trzeba ulepszyć do plus 5, kurde. Zapomniałem o tym. No tak, bo będziemy teraz spadać dużo na mordę, ale może nie, postaram się jakoś tak powoli. Teraz idziemy tam. Teraz niby tam do białego, ale już tutaj mi noga, kurde, opada. Czekaj, gdzie to się idzie, kurwa. O. No chyba tam. Powodzenia. O kurwa, no właśnie. To jest dopiero co? I oczywiście, że patrzysz pod nogi, żeby nie spaść, nie? A tu ci nagle wypierdala taki olbrzym. I teraz tak, gdzie? Tu czy tu? Ale chyba tu.
która chyba tu. Nie. I oczywiście jeszcze... Nie, nie możesz ani jednego błędu popełnić. Spierdoliłeś się na ryj i zginiesz. Nie ma. Nie ma. Pierdol się. Właśnie nie ma tutaj jakichś pochodni ogólnie? Może mam. Jak to jest, kurwa, że ja pochodni nie mam? Nie ma takich rzeczy w tej grze. To trochę takie dziwne akurat, no nie? Ogólnie jest, wiesz, czar pewnie, no nie? Jakieś światło czy coś. Ale ja nie umiem czarować. Dobra, tu. Potem tu. Tu trzeba uważać. Tędy trzeba przejść. Ogólnie tam jest ten napis, więc tak jakby mógłbym tam zeskoczyć. Może to być skrót. No nie. Ktoś zostawił. O, widać ślepia, kurde. Skurwysyna. Dobra. Wow. Nieźle. Tu chyba jest jakiś, kurde, tędy mam iść? Nie. Czekaj, bo tu spadłem chyba. Kurwa. Nic nie widać, nie? Ja pierdolę. Tam jest jakiś skarb, ogólnie tam zaskoczy i chuj. Wybacz. No chyba nie. Oj. Ale pojebane miejsce! A może jak ogniem, może jak macham mieczem, to ogień trochę światła da. Czemu o tym nie pomyślałem? Przecież w końcu mam ognisty miecz, to kurde. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Nie powinien dać. Coś tam świeci. Nie za dużo. Nie wiem, czy wystarczająco. Tu jest, kurde, na przykład zeskok, nie? Ale czy ja tam dolecę w ogóle? Ktoś tam chyba specjalnie zostawił napis. Za mało światła daje, nie?
Tam jeszcze olbrzym siedzi na dole pode mną. Kurwa, ale pojebane, no nie. Ciemno jak w dupie, masz sobie poradzić, chuj. Ogólnie tam chciałem skoczyć, się nie udało, więc chyba nie tam. Okej, siema. Zajebiście, dobrze, że oni mnie widzą, bo ja ich nie widzę. Kurwa, to przecież tu nic nie widać. No dobra. Dwóch, tak? Dobra, jestem gdzieś. Ale to jest pojebane. Przecież skąd ty masz tu wiedzieć, gdzie ty masz iść? Tylko ludzie poginęli. Tu ktoś strzelać będzie do mnie. No pojebane w sumie mam, powiem, bo jak kurwa nic nie widzisz, to co ty masz tu ogarnąć? Tam jakieś napisy są. Okej. Okay. No gdyby nie te napisy, to chyba koniec, nie? Ale nawet nie wiem, czy to też jest dobre miejsce. Okej, okay, zjechaliśmy sobie. O, jest światełko, jest koleś! Łata! Kurwa, ty... Akurat ciebie tu potrzebowałem. Gdzie jest ten skarb, co tu widziałem? Nie ma to. Ognisko na wprost. Na pewno? Szansa na wprost. Na pewno? O kurwa. Ja pierdolę, zagapiłem się. Ale fail. Nawet nie wiem, czy faktycznie było, czy po prostu zjebałem. Ale dobra, wiem, gdzie tam chyba trzeba zeskoczyć. Wypierdalać teraz kurwa ode mnie, bo nie wiem, co wam zrobię, nie? Kurwa macie, jeszcze te chuje tu przylazły. Mnie porezać. Musiałem butelkę przez to wypić jedną. Ale ogólnie tak, gdzieś tu. Tu. Gdzie się tędy. Typka się zabija. Potem idziesz tak, tu, potem idziesz tu. Potem zjeżdżasz sobie tędy. Potem se zeskakujesz tu do dwóch typków. Spuszczasz im w pierdol. Proste, nie? Proste w sumie. Potem idziesz trochę tam, w tamtą mańkę. Tu sobie znowu zjeżdżasz. Zgarniesz duszę.
schodzisz po drabinie, ale patrzysz, gdzie idziesz, a nie tak jak ja. Tutaj można się zjebać na ryj. Tam jest ognisko faktycznie. Zapalasz. I siadasz. Tak trzeba grać. I teraz tak. Tu się pewnie można po prostu zjebać. Tak jest. Co to za gra jest? Dobra, tu jest po prostu ognisko chyba. Gdzie się stąd wychodzi? Gdzie ta drabina? Okej, ten właśnie tryb online pomaga, no nie? Że ludzie sobie... To jest zajebista sprawa z tym, że ludzie sobie zostawiają te wiadomości. O ty chuju jebany. Nigdy ci nie zaufam już. Zajebię go, jak go spotkam następnym razem. Latarnia czaszki. Ale dusz. Gdzie to latarnia? Gdzie to kurwa latarnia? Tarcza? O kurde. W ogóle mam jakąś pajęczą tarczę? Skąd ja to mam? Tego nie pamiętam. Kościana latarnia nekromantycka, taką, który nosi ją tuż pod swoją długą brodą, pozwala ona oświetlić mroki grobowca olbrzymu, będącego mroczną domeną Nito. Ponadto sprawdza się w roli ognistej broni ręcznej. Tylko pół kilo waży, więc można sobie wziąć pod rękę. Faktycznie. Nareszcie coś dali. A co tu tak się świeci, kurde, dużo rzeczy. Strong spirits be hollowed so. Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done. Co tak będziesz tu siedzieć?
Co ja wam mogę rzec, nie? Tam się materializują jakieś gówna już chyba. Co to za shit? Zapytuję. Ale ta gra ma trzask. Ogólnie chcę opuścić te grobowce olbrzymów czym prędzej. Kojarzysz takich bitewnych kapłanów z pewną kapłanką w kaplicy Firelink? Kojarzę. To teraz wiesz, co się z nimi stało po tym, jak zniknęli z Firelink, udali się do katakomb i zostali pustymi. Aha, no pamiętam, bez kitu. Pamiętam ich, no. O, jest ognisko. Chyba się ogólnie wróciliśmy. Tylko, że mamy latarnię. A co jest z drugiej strony? Chyba nic. Tu jest coś. Tu co można wpaść. To sobie chyba wpadniemy. Chyba idą tu szkielety. Chuj tych olbrzymów jest. Od chuja. Cała armia. Pięciu chyba. Ale jest też skarb. Trzech. No nie wiem. No nie wiem, czy dam radę. Chyba, że wskoczyć, wziąć skarb i spierdalać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, nie? No, chyba nie. Jeszcze dostrzelają od łucznicy, ja pierdolę. Ale skarb zostanie, więc jak zgarnę skarb, to mogę se zginąć, nie? Więc... Dusza. Duży boski żar. Potrzebny oczywiście do kowala, nie? Zgarnąłem skarb, to jest najważniejsze. Mamy ten żar. Ten żar na pewno będzie potrzebny. Albo raczej na pewno się przyda. Ale weź im najeb teraz wszystkim, nie? W sumie mogłoby się dać. W sumie. Jakby się dobrze ustawili, w sumie.
Dobra, dam sobie spokój z tym. Szkoda tych dusz trochę, nie? Ich. Idę po duszę tylko. O, są. Dobra. Spierdalamy. No z tego łatę trzeba dorwać i go zajebać. O, tu się jeszcze idzie, czekajcie. Gdzie ja jestem? O, ja pierdolę, tak to nie. Ale to jest zjebane. Zjebane jest zjebane. Nie wiem, czy powinien w ogóle tu iść. No, zobaczmy, co jest tutaj. Powinien iść ze światłem najprawdopodobniej, nie? O, ten kurwa kutas, ty. Co ty tu jeszcze robisz? Let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Yeah. But for heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive. I said I'm sorry. Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Coś tam trochę człowieczeństwa mi dał i myślę, że będzie git. Zabijam go. Pierdolę to, nie? Zabijam go. Najwyżej zepsuję tym grę, ale zabijam go. Zabity. Przykro mi. Nie no, zajebał mi buta na dupę, żebym się spierdolił tam, wiesz, do przepaści. No nie no, bez jaj, nie ma. To jak ja mam mu to wybaczyć? Kurwa, co to jest znowu? Ja pierdolę, co to jest? Ta gra. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.